nie jeden z tych zabitych był Cinkatem. Wyszek właśnie grał w rozwoju. Chciałem, że jesteś wygrany, nie? Ale pan zawsze gdzieś boli, więc może dacie szansę rozwojowi. Także liczę na to, że będzie po prostu dobry mecz i dobra piłka i sport. Dziękuję serdecznie za przybycie. Panie Jusku, wszystko ginie tu, panie Jusku. Koniu, co to za sprawa? Ja mi chcę odzwonić. Jakie 442? To nie będzie. 442. A ty ciągle w formie z Wicefa. Ciągle w formie z Wicefa. No to dobrze doszło. Uczulam na to, żeby właśnie dużo pracować dzisiaj tą poza buzią i do siebie pomagać i sobie pomagać i podpowiadać. Cały czas panowie defensywa, szóstka, tak? Pana zaczniesz, żeby naprawdę dzisiaj ta szóstka nie schodziła ze światła bramki, panowie ze środkowej strefy boiska. Pół na wyżej pod napastników. Zabieramy się w akcje ofensywne tak jak w meczach ligowych. Czyli idziemy dwójką napastników, ósemką, jednym pomocnikiem. Czwórka nas naprawdę wystarczy. Także wszystkie te rzeczy, które robiliśmy panowie w lidze, dzisiaj tak samo chcemy zastosować. Cieszymy się grą. Zapracowaliście bardzo ciężko na to, żeby w takim czymś uczestniczyć. Także życzę bez kontuzji panowie i bardzo dobrego meczu. I myślę, że naprawdę stać nas na to, żeby tutaj dzisiaj zrobili niespodziankę. Stać nas na to, panowie. Naprawdę ja w to wierzę, my wierzymy i będzie na pewno bardzo fajny mecz dla wszystkich. Trener jeszcze chciał słowo? Jak patrzycie na przykład na ligę niemiecką Bundesligę, to 4 zespoły z Bundesligi odpadły zespołami czwartoligowymi. I to czołowe te zespoły Bundesligi. Także tu jest wszystko możliwe, to są te, my jesteśmy tylko ludźmi, oni też są ludźmi. Także to jest wszystko możliwe, wiecie, ja takie mecze grałem. Takie mecze grałem i to są ciężkie mecze. I wierzcie mi, że no kiedy jak nie teraz taki mecz pokazać się indywidualnie, pokazać się zespołowo, telewizja, wszyscy patrzą, no to jesteśmy w stanie, wiecie mi. Tylko każdy musi dać ostatni mecz, no przed świętami, ostatni mecz takim zespołem. Każdy maksa jak da, to wierzcie mi, że będzie dobrze. Ja,
noga. Będę chodził jak trener chyba. Jak sytuacja? Nie dam. Posrani. Podrankował. To widzisz na ławkę? Tak. Weźmy się. Dobra, chłopaki, dawajcie piłeczko szybko. Ale jedno, panowie, jedna rzecz się nie zmienia. Proste środki dzisiaj, proste środki, bez kombinowania. Bo gdzieś tam, tak jak ostatnio w tym meczu ligowym, więcej będzie zależało, żeby utrzymać to pod uwagę od tego, co, jak grać piłkę. Także proste środki, skracamy pole gry, blisko siebie, tak jak mówiliśmy, panowie. I to ma być dla nas wszystkich święto. Bawmy się tą grą, cieszmy się tą grą, chłopaki. Chłopaki, pokazać swoje umiejętności, ale chłodną głową, spokojnie, tak? Damy radę, ja w to wierzę, my wierzymy, wszyscy razem. Dawaj, Puna. Kto wygra mecz? Razem! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj. Czesiu. Gdzie za ludzi? Zmieniamy, staramy się drugą stronę. Nie mówiłeś ty! Bo my k***a jednym kopnięciem możemy ich tak pojechać, że chodzi w ogóle k***ć. Obcinają się. Olo! Popatrz czasami! Jesteś sam, my gramy raz, drugi, trzeci, tą samą stroną. Wiesz jaki jest klucz, jak moja ty jechałeś? Przegrać nawet przez gałę, albo przeze mnie, i ja już daję i oni wprowadzają. I oni mają tam 40 metrów wolnego. Daleko dałem? No, to ty! Albo ja strzelę, albo ja mu dam. I z drugiej strony tak samo, jak jedziecie bokiem, to jest kurwa Bochniewicz. Wychodź mi pod palę. Powiem wam, że lepiej, żeby ten kolb prowadzał niż ten Bochniewicz, kurwa. No, no, no. Ten Bochniewicz to ma kurwa armatoką jakąś złożoną. Panowie, konsekwencja, nie, nie, nie możemy kurwa tak za... Nie. Tak, zaspać tak, kurwa, jak teraz, tak, krzyczymy, no, gadamy. Kto nie dał chyba asystę? Kto Bochniewicz dał? Koniu, koniu. Szybciej, raz, wiadomo, że to wychodź do kurwa, jak on idzie za plecy i na zmianę. Wiesz o co, bo czasami macie we dwóch i za linię obrony. Jeden musi należeć do piłki, a drugi już na ten. To tego też nie robimy. Olo, polu karny, 30 metr, 20, to ta piłka jeszcze po różnym kontra idzie. Masz na 50 metrów, chwał. Zgrywaj głową, bo przejmą i będzie kontra. Jak najdalej, nie ma ryzyka. Panowie, gramy to samo, konsekwencja, konsekwencja i podpowiadanie, panie. Musimy dużo podpowiadać, bramkę straciliśmy przez chyba milczenie. I to samo, gramy, nie bójmy się. A nie, że to bo tu ty już idź, ciągnij tego sztuka. On za tobą mój idź, a ty nie. Teraz ja powiem, jak to z boku tutaj wygląda. Przede wszystkim, panowie, no szkoda tego czegoś, że gdzieś tam gonimy ciężko, gramy naprawdę bardzo fajnie, konsekwentnie. I gdzieś
zapominamy się, co mówiliśmy o tym temacie, gdzie zawodnicy zbiegają górnika właśnie za plec, żeby sobie go szybko przekazać, czy się zabrać nawet z jednym zawodnikiem, bo jednym zawodnikiem, no i tracimy w taki sposób bramkę. Ale tak mówię, będę stawiać otwarty, tylko najbardziej mnie denerwuje jedna rzecz, chłopaki, że my tracimy bramkę i zapominamy zupełnie o tym, co żeśmy sobie zakładali. Staramy się od tyłu rozgrywać tą piłkę, grać w piękne klepy, górnik się cofnął, skontrował nas ze stałego fragmentu gry, drugi raz po odbiorze, co myśmy mieli robić to, ale robią to oni, bo my idziemy do przodu. Czy widzieliście górnie, jak stracił bramkę, panowie, żeby tam ktoś panikował, żeby nie grali sobie tego, co sobie założyli? No nie, to jest ta różnica. My potrafimy, panowie, gdzieś tam tą lewą naszą stroną łączyć z Monią, otworzyć dwójkę zawodników, pójść do przodu przy korzystnym wyniku. Mówiłem na odprawie, zabieramy się ósemką, dwójką napastników i jednym skrzydłowym, panowie. Nie jesteśmy w stanie na wymianę takich z nimi, jak że to jest, nie wiem, druga liga i gdzieś tam oni w pewnym momencie, oni dopiero jakoś będą wpuszczać na boisko. To jest jedna rzecz, panowie, to nie jest pana nominalna pozycja. My próbujemy od tyłu rozgrywać, gramy klepy, gdzie oni bardzo szybko do nas podchodzą i nie, na wolne pole, bo to co trener mówi, koniu. Jeżeli ma lepa piłkę, czy łączy piłkę, to zbiegnijcie w tę strefę boiska na piłkę prostopadłą wzdłuż, blisko siebie. Panowie, niech ten stoper nie ma komfortu prowadzenia piłki. Musicie, Mati, pracować w pionie bardziej. Jesteśmy blisko siebie, ale musimy, koniu, to co wam mówię. To jest ta różnica między takimi chłopakami, a nami jedna. Że oni reagują wcześniej. I nie macie później szans do tej piłki pierwszy dojść, utrzymać się i zrobić cały fragment gry, bo jesteśmy spóźnieni, reagujemy dopiero jak piłka już jest odbita, a ten zawodnik już jest w ruchu, no to nie ma szans. Praca bardzo dobra, wiążemy dwóch stoperów z przodu, okej. Okay. Musi być kurde pion, musi być dojście, musi być przewrócenie, musi być cały fragment gry, no musimy to robić. Ja wiem, to nie jest łatwe, ale reaguj pierwszy. Ty już chyba pierwszy przewiduj, to jest ta różnica, tylko że przewidujesz, pierwszy idziesz, koniu. I miałbyś takich dwie, trzy piłki więcej do zebrania, a my ruszamy zawsze, jak on już ruszy obrońca. To jest ta różnica. Nie otwierajmy się, proszę was. Do górnik Zabrze przyjechał do nas za rozwój i kontruje nas chyba w pierwszej połowie, panowie. Przy naszym chyba korzystnym wyniku nas chyba kontruje. No nie róbmy jaj. Bądźmy odpowiedzialni za wynik przez 90 minut. A nie chyba fragmentem. Bo fragmentem chyba nie przejdziemy chyba wyżej. W tym płaże! Już k***a! Mamy wynik, już jest k***a! Wszyscy zapominamy, o co chodzi w tym grze. Idziemy, jeden, drugi, na chuj! Zwołałem po nie, cofamy się w tej bramce, gramy to samo, ale konsekwentnie, nisko, spokojnie, blisko i prostymi środkami, tak jak było na początku, tam dalej jest tak przewarnięte, za plecy obrońców, dajemy te piłki, tam się ścigamy, szukamy. To nagle już gramy, klepy, k***a, oni odbierają jedną, drugą, postałem trzecią, no k***a, pany! To jest k***a w Ekstraklasie, my czy oni, to weźmy tą drugą połowę tak samo zdeterminowani jak w tych pierwszych fragmentach gry, blisko siebie, wołać jeden drugiego, ja nie chcę, po ch**y mi tam, k***a, że łączy mi tam, pójdzie 17 razy do przodu, k***a, jakby stracili bramkę. Broń mi, k***a, obrońcy, broń mi, k***a, szóstka, oni sobie dają radę. Kiedy można, to można, ale tam tak samo jedna sytuacja, idzie, skacze, jeszcze Monia łączy, już idzie w pierwszy tempo. No nie, bo on odbierze piłkę i pierwszą pcha do przodu. K***a, i się robią przewagi w tych momentach. Zamykajmy stronę, z której poszła piłka. Czekajmy. Poradzą sobie, jest pona. Są kreatywni zawodnicy, mogą zrobić różnicę. Dawaj. Więcej konsekwencji. Musimy coś strzelić. Odstały fragment na pasnicy, brutalny fragment na granie. Żeby oni nie załatwili. Dobra, zabacz, panie. Panowie, z wiarą, bo to jest mecz do wygrania. Spokojnie. Naprawdę, tylko konsekwentnie. Jak ktoś się zapomina, panowie, w czymś, to go wołajcie, bo to jesteś na boisku. Nie otwierajmy się, nie dajmy się skontrolować. Nie bądźmy, k***a, frajerami, naprawdę. Teraz nie wyszedł, to cofamy, k***a, panie, do tyłu. To wygra mecz? Rezult!
tak kontakty i tutaj sytuację bramkową. Szybko, łatwo można przeciwnika też obejrzeć. Dobra, było minęło, ej. Dobra, koniu, ale próbuj, koniu. Kurwa, ma na pewno się ktoś idzie. Masz zdać tyle. Dobra. Ale czekaj. Zaczelamy koniu. Kurwa, Nie, może o do tyłu, to co mówiliśmy sobie przerwie, panowie, cały czas konsekwencji, czwórka, szóstka broni, zamykamy strefę. Chyba jeszcze f***a broni. Kto wygra mecz? Dawaj, panowie! Jestem piłki, panowie, nie Naprawdę zyskaliśmy bardzo dużo. Za tą walkę charyzmę wam bardzo dziękuję. Skończył się nam ta runda. Ta runda tak ciężka, z tyloma problemami. Ale tak jak wam mówię, ktoś by nam powiedział przed sezonem, że mimo tylu ubytków będziemy mieć tyle punktów w lidze, że zajdziemy w pucharze i pokażemy się jak najlepsze strona, to naprawdę bardzo ciężko uwierzyć. Jasne, ktoś z boku powie, że to punktów nie za dużo, ale panowie, no sami my tu wiemy w szatni, to jest najważniejsze, jak będzie go ciężko,
doszliśmy wieloma urazami, ile problemów po drodze. Także za ten rok, panowie, bardzo wam dziękuję. Pierwszy sezon wspaniały, drugi, mam nadzieję, też będzie dla nas też zakończony sukcesem i jakąś zdobyczą, którą system, także głowy do głowy, chłopaki, pokazaliście dzisiaj, że potrafimy.